Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w dzisiejszym dniu, sobota. Powiem Wam, już trochę lepiej, człowiek się wyspał, wypił kawę, to jakoś tak inaczej. Jeszcze tutaj oczywiście jakieś awantury na całego, chciałam powiedzieć jakieś delikatne awantury, ale widzę, że tu prawdziwa wojenka się szykuje. Także idę się ogarnąć, robię drugą kawę. I działamy, widzicie, dziewczyny takie full power z samego rana, to może i mi się trochę udzieli. Boże, Boże, może i mi się trochę udzieli. A co tam? Dobrze by było, nie? Oho, będzie wojna o Mikołaja. Mało jakie pozy. A Matylda najlepiej przyciśnie łapą i po sprawie. Ale powiem Wam, że to jest taka Merida waleczna, Koko, że to jest naprawdę, ona tak potrafi wykręcić, że tak tą Matunię obrobi, że a z drugiej strony Matunia jest taka układowa, to jest naprawdę złoty pies o złotym sercu i ze świecą szukać. Że jak Mati się wkurzy, to już słuchajcie, naprawdę musi być na ostro. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Słuchajcie, strzeliłam szybkiego loka. No i tak doszłam do wniosku, że jaki jest sens robienia tych wszystkich, wiecie, wałków, loków i tak dalej na noc, skoro źle się z tym śpi, albo się wcale z tym nie śpi, bo mnie jak coś przeszkadza, to chyba bym nie usnęła. Jak całe zrobienie tych loków prostownicą to jest 7 minut? Żadnego sensu nie ma. Porzucam wszystkie próby i metody, a bynajmniej te, które są mordercze i niewygodne. No i niestety kolejna szklanka do wyrzucenia. Wyciągnęłam ze zmywarki już pękniętą. A szkoda, bo to nie dość, że prezent, to jeszcze bardzo fajna szklaneczka. Taka w serdunia. Akurat na kaweczkę. I powiem Wam, że już mi się robi niezły deficyt w szklankach. Także teraz to już coś muszę odkupić, bo... No bo no nie lubię pić kawy z kubka, no nie lubię. Po prostu odkąd w ogóle chyba wyszły te takie, wiecie, te szklanki z podwójnym dnem. T.O. Te najróżniejsze. To ja sobie nie wyobrażam picia kawy w kubkach. I powiem Wam, że nieraz jak gdzieś pójdę, czy coś, ta kawa jest w kubku. No nie, no ona mi po prostu nie smakuje, także idę, najpierw sobie zrobię szybkie śniadanie. Jakieś takie delikatne, no pewnie znowu twaróg z rzodkiewką, z jakimś pomidorkiem, no to tak, tak myślę, że będzie. Później muszę iść szybko poskładać pranie, bo wyciągłam z suszary i żeby mi się, tak wiecie, wsadziłam w michę, żeby mi się nie pogniotło, bo to później głupiego robota. No i tak się zastanawiam nad obiadem i będziemy dzisiaj klarować masło, proszę Państwa. Ja będę to robić pierwszy raz w życiu. Zawsze kupowałam masło, a powiem Wam, 22,90, 23 zł kosztuje pół kilo masła. Nie wiem ile odpadnie tego masła. Ja będę klarowała kilogram i zobaczymy, ile mi finalnie zostanie, bo nigdy tego nie robiłam, także zrobimy to razem. A jak ktoś już wie i robi coś źle i mi nie napisał, to nieładnie. To nieładnie. Proszę się nie nabijać. Będziemy działać. A teraz idę jeść. A słyszycie, jaka cisza? Nawet zegarek nie tyka, chyba mu baterie padły. Wychuśtały się psy i usnęły w łazience. Bo oczywiście przecież one wszędzie muszą ze mną. Wszędzie. A ja już chodzę jak czapla. A gdzie? Guzik w łazience. Tu już oko widzę białe. Jakaś ty matka naiwna. Korzystamy z chwili, że w domu taka cisza. Dziecko się pokłada spać, ale jeszcze myśli, co tu wykombinować, co? Dzieciaku? Matko, nie dyskutuj, bo masz 3 minuty na zrobienie czegokolwiek, nie? Dopóki jeszcze jestem taka zaspana. O Boże. O, białko widać, kombinujące.
Jesteśmy, słuchajcie, w raju. Robimy zakupy i tak się właśnie śmiejemy. Zobaczcie, jakie szczotki lapsu. No, kształt ekstra. No właśnie przyszliśmy kupić Koko obroże i nową smycz. I tak przeglądamy te wszystkie smaczki, przysmaczki, bo trzeba coś dziewczynom kupić. A tu takie troszkę większe. No nie, no po prostu czad. Jeszcze większe, zobaczcie. No, nie pachnie. Świat zabawek. O, i podkłady tutaj są. A jakie one tutaj są, te podkłady? A tu są majtki dla dziewczyn. No, jest tu co o maszynki. Boże, kot mi tu przemknął. Mati ciśnie ser. To takie twarde. Jest bardzo fajna przekąska dla psów, wiecie? I to jest takie dość zdrowe. Koko też dostała. Wprawdzie to jest od 4. miesiąca życia, ale Koko... Tośka, no cały czas mi tym telefonem ruszasz, kobito! Cio, kukulka! Kukulka nie może sobie poradzić z tym serem. Dostała taki mniejszy dla malutkich piesków. On jest od 4. miesiąca życia, a Koko właściwie jutro kończy 4 miesiące, więc... No powiedzmy, że się łapie. O ja, żudziaczko, chodź, kokulina. Koko. Co? Jak ona patrzy na to? No Mati dostała takie same jak i ty, tylko Mati dostała większe, bo jest starsza. No Mati... Ale patrzcie, jaki ona już ma gruby głos. A jak się kłóci. Ale kokuś, koko... Halo, ty masz swoje, już ci idę pokazać. Zostawiłaś swoje w swoim łóżeczku. Załamka. Ona się zmęczyła już tym smaczkiem. Oho, przypomniała sobie, gdzie jest. Pójdzie tam jeść, czy sobie... przyniesie tutaj, ale chyba pójdzie, bo ona jak coś cenniejszego, coś lepszego, to zanosi do swojego łóżka i tam przechowuje wszystkie smaczki. O, Mati jedzie z koksem. Matunia! Mati! Przykro mi, nie ma kontaktu z Mati. Zobaczcie, jak one zgodnie jedzą. To po pierwsze, obydwie mają to samo, tylko wiadomo, Matylda ma... większe, a Koko ma mniejsze, ale to jest, bardzo fajny jest ten ser. On jest tak twardy, że naprawdę psy mają zajęcie na dłuższy czas. Koko to już dostaje wręcz świra, bo już jej się nudzi. Mati też już tak widać, że no już jest po prostu wymęczona tym jedzeniem. Ale zwróćcie uwagę na drugą rzecz. Zobaczcie, jaka Koko jest długa w stosunku do Matyldy. No wiadomo, że ona się teraz rozciąga. No ale zobaczcie, jaki to jest ogromny szczeniak. 4-miesięczny Nowofunland i 3-letni Nowofunland. Gdzie Matylda jest naprawdę dużym psem. Matylda jest jedną z większych suczek Nowofunlanda w Polsce. Jak nie jedną z największych, także... Sami zobaczcie ten widok. Przecież to jest, ja już muszę sobie fotę zrobić, bo nie wierzę normalnie. Masakra, co? No teraz tak patrzę i sama jestem w szoku. Matko Kokolandia, jaka ty jesteś już duża. Dziewczyninka. Jaka ty jesteś już duża, baba. Być matka mi szyra dała takiego twardego. Ta zębuszka to już całkiem splajtuje na te twoje rzęby. Mati też tam chemla ostro. Oj, dziewczyny, dziewczyny, że ja tego wcześniej nie kupiłam, ale bym miała chwilę spokoju, co?
Wreszcie coś nieśmierdzące i bez kłaków dla was. Dobra. Niestety w warunkach utrudnionych, bo tu jeden pies, to drugi pies, biorę się za to klarowanie masła. Dopiero teraz, bo jeszcze sprzątaliśmy alpakom, jeszcze to, jeszcze tamto, siamto i owamto. I powiem wam szczerze, że w weekendy to z tym czasem to jakoś tak, jakby chciał wszystko nadrobić i niewiele to się udaje. Klaruję masło, ale wiecie co, jakie masło, co, ja już dla zdrowia psychicznego mojego i was oglądających już nie będę mówiła. Czekajcie, ja sobie zmienię palnik, bo z tej strony będzie mi wygodniej mieszać. Bo no, bo co? No bo w związku z tym, że wiecie, jest jak jest, no już nie będę tutaj wywoływać burzy w komentarzach, bo dość niezła burza i tak rozpętała się pod Kujawskim. Ale powiem wam szczerze, że kij ma zawsze dwa końce, prawda? I tak jak poruszane były tematy tego, że trzeba kupować w malutkich sklepach, później było tam, że jednak nie kupować w malutkich sklepach, bo malutkie sklepy oszukują. Powiem wam, dzisiaj dostałam maila od dziewczyny, która ma swój malutki sklepik w Zachodniopomorskim. Bardzo fajnie mi to wszystko rozpisała, jak wygląda ich walka z Biedronkami, z Dinami, z Lidlami, w ogóle z wielkimi sklepami. Powiem wam tak, ja nigdy nie jestem przeciwna rolnikowi, polskiemu przedsiębiorcy, polskiemu sklepikarzowi. Ja jestem w stanie zapłacić za więcej. Jeżeli ktoś wykonuje swoją pracę solidnie i faktycznie sprzedaje produkty takie, jak one być powinny, to ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu i jestem w stanie zapłacić więcej. Ja nie oczekuję, żeby to kosztowało minimalną cenę, najniższą i tak dalej, bo ja wiem, że każdy płaci ZUS-y, każdy płaci podatki, są koszty pracowników, koszty ludzi i tak dalej. Także jeżeli mnie tutaj oglądasz, kochana, ja cię bardzo serdecznie pozdrawiam i ja zawsze stanę murem za takimi lokalnymi, małymi sklepikami, które uczciwie i ciężko pracują. Tutaj ludzie oburzyli się właśnie w komentarzach, bo no bardzo często jest tak, że wiecie, że ci nieuczciwi robią krecią robotę tym właśnie ciężko pracującym ludziom. No a klienci kupujący, wiecie, też nie są naiwni, czasy są ciężkie, ludzie liczą każdy grosz i też nie chcą być na każdym kroku cyckani, także to jest jak najbardziej zrozumiałe. I dlatego mówię, że tutaj kij ma właśnie dwa końce, no bo tak niestety jest, po prostu tak niestety jest. Dlatego też klaruję to masło i doszłam do wniosku, że nie będę mówić, jakie masło. I tak kto będzie chciał, to mi napisze, że masło jest z oleju, bla, bla, bla. Ludzie, ja to wiem. I wszyscy, a bynajmniej duża większość, też to wie, także nie dajmy się zwariować. Słuchajcie, róbmy wszystko z zachowaniem zdrowego rozsądku, ale przy tym nie traćmy czujności. Takie jest moje zdanie i ja bynajmniej zamierzam iść tym torem. Także no nic dodać, chyba nic ująć w temacie. A ciekawa jestem właśnie, jak długo będzie mi się klarowało tu masełko. Jutro mam w ogóle w zamiarze robić na obiad kluski śląskie, jakiś gularzyk i kapustę kiszoną, bo cały czas jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami bardzo dużej ilości kapusty kiszonej, którą musimy zjeść dość szybko, więc nie wiem, czy zrobię kapustę zasmażaną. A właśnie, w sumie dawno nie było kapusty zasmażanej. Ha, no i to jest już jakiś pomysł. Czyli będzie kapusta zasmażana. Także tak, ja sobie tutaj mieszam. Poszukam sobie mojego siteczka do ściągania szumowin. Boże, ono już jest tak stare, Made in Ikea, ale już ma tyle lat, że nawet nie pamiętam. On będzie miało chyba tyle, ile Ikea w Polsce. Także zaczynamy ściąganie, bo już nam się zaczyna tutaj troszkę pojawiać.
to wszystko. Jestem właśnie ciekawa, bo tu jest 3 kostki masła, czyli około 600 gram. Ile mi wyjdzie właśnie celerowanego masełka? Widzicie? O, widzicie? No nie widzicie, bo wam nie pokazuję. Ale może zaraz wam to jakoś pokażę. Dobra, ja sobie pościągam to masło, a pokażę, Boże, to masło, te szumowiny, a pokażę wam efekt końcowy. Czas jechać do Ikei. Przy was powiedziałam, że ma tyle ta rączka, ile Ikea. I zobaczcie, rozpadło się. Ale myślę, że jeszcze do... To znaczy, dopóki nie kupię sobie nowej, to na pewno będę używała tej. I powiem wam, że tej piany jest cały czas całkiem sporo. Mnie się wydawało, że to już. A tu jeszcze, jeszcze i jeszcze. Ale jakie ładne, żółciutkie. Proszę nie, o, proszę nie ganiać kota, przepani. Co, Julek, przyszedłeś ze mną masło klarować? Wiecie, że klarowane masło można przechowywać od 6 do 12 miesięcy w lodówce, a 3 miesiące może nawet stać... Kokule! Koko! Skarbeńku, a o co chodzi? Czekajcie, ja sobie zmniejszę tutaj napęd ciepłowniczy, co by mi się to masło nie spaliło. Ale ma piękny kolor, takie sklarowane, ale można je używać do wszystkiego, do kanapek, do pieczenia, do smażenia. O, Matuni pachnie, Matuni, Mati jak Mati, ale Wandzia. Wandzia czy to Lenka? Wandzia chyba, tak kochała masło, ile razy ona podpierdzieliła normalnie kostkę masła, to sobie nie wyobrażacie. Myślę, że tutaj moje klarowanie już powoli dobiega końca. Już tej pianki praktycznie nie ma. I sama jestem ciekawa, z 3 kostek masła, ile uzyskam masła klarowanego. Czekajcie. Jeszcze się pieni. Jeszcze się skubaniec pieni. To tak całkiem, całkiem. Odstawiam z ognia. Jeszcze tutaj taką absolutną jakąś reszteczkę ściągnę. Niech to sobie wystygnie. I zaraz to zlejemy do... Do słoiczka. I zobaczymy, o co chodzi. Kurczę, nie mogę przeżałować tego mojego uchwytu. Zaraz właśnie obiorę sobie ziemniaki, ugotuję, żeby były na jutro. A na razie masełko stygnie. No, ale wydaje mi się, że tak pół litra będzie tego.
Chociaż zaraz zobaczymy, idę sobie przygotuję słoik, przeleję i obczaimy. Dobra, mamy to. Taki słoiczek półlitrowy wychodzi z 3 kostek masła. Także myślę, że i tak nieźle. No te 100 gram trzeba liczyć, że odpadło, czyli to by jest ta piana i to wszystko, co trzeba wywalić, żeby to masło było sklarowane. No jeszcze jest ciepłe, bo ja to przelałam jeszcze właśnie ciepłe, więc tak czekam, aż ostygnie, wtedy zakręcę i powędruję do lodówki i będziemy smażyć na maśle klarowanym. Żadna filozofia, powiem Wam, że 3 kostki masła, ile kosztują? No liczmy 7, 8 zł już nawet takiego lepszego masła. To 8, 8, 16, 24, to na jeden but wychodzi. Czy kupicie masło klarowane, czy je zrobicie? Chyba, że będziecie klarować takie masło w granicach 5-6 zł, to 3 razy 6, 18, a 23 kosztuje pół kilo masła klarowanego, wtedy jesteście w stanie piątkę zaoszczędzić. Czyli, no powiedzmy, że albo wychodzi na to samo, albo ciutkę taniej. Jakby to tak już dosłownie liczył. Okej. Usiadłam sobie tutaj do Was jeszcze na chwilę. Tu jedna pieska, o Jezu. Założyłam jej tą czerwoną obrożnę. Musiałam jej kupić czerwoną, wiecie, rozumiecie, żeby pięknie wygląda. Mati też ma czerwoną, tylko Mati nie ma założonej, a małej założyłam, żeby się troszeczkę przyzwyczajała do tej obroży, żeby ją nie denerwowało i nie rozpraszało. Co chciałam mówić? Jedna z Was podesłała mi fajne namiary w komentarzu na mąkę z Krzeszowa. I faktycznie mąka jest po 5 kilo, pakowana z polskich młynów, od polskich rolników. Także słuchajcie, ja sobie pozwolę wrzucić Wam linki do tych mąk, do aukcji Allegro. Chyba, żebym zapomniała, no to mąka z Krzeszowa, każdy z Was sobie znajdzie, znajdzie na Allegro bądź w internecie, ale postaram się to zrobić, jak nie zapomnę. Także, o Jezu, jak mi coś szczeliło w plecach. Mówię Wam, starość, nie radość, młodość, nie wieczność, ratuj się kto może. Oj. Ale tak szczerze powiedziawszy, już i tak jest dużo lepiej po tych rehabilitacjach. Także jeszcze kilka przede mną i myślę, że będę jak nówka, że mnie trochę naprawią. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj, moi drodzy. Zapraszam Was na jutro. Bardzo Wam dziękuję za komentarze, za tak liczny odzew w ostatnim czasie. Pięknie Wam dziękujemy. Zapraszamy do jutra. Zapraszamy do jutra. Czy co widać, że ja już jestem zmęczona? Po prostu zapraszamy do jutra. Tak, kobieto. Zapraszam Was na jutro, a ja tymczasem... to chrapnięcie było, słuchajcie. Bardzo, bardzo słuszne. A ja tymczasem idę ukochiwać. Raz jedno, raz drugie. Bo jak tu nie kochać takich słodziaków, zobaczcie. Jak tu nie kochać, jak tu... Jedno sobie tak śpi. Mlaska przeciąga, mruczy. A drugie tu ciśnienie, moja dziewczyninka taka. Ale wiecie, co dzisiaj zauważyłam? Autentyczny fakt. One nawet jak leżą, to leżą w identyczny sposób. Identycznie łapy układają przednią, tylnią. No widać, że kogo to będzie taki mały klonik Matyldy, że to aż niewiarygodne. No nie na darmo jest jej prawdziwą z krwi i kości siostrzenicą i to jeszcze od tej siostry najbardziej podobnej do Matyldy. Jutro będzie 4-miesięcznym scyniakiem, więc oficjalnie będzie jej wolno więcej, jakichś smaczków i tak dalej, więc słuchajcie, dziewczyna się rozkręca. A ja już naprawdę dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Widzimy się jutro. Cześć, pa!